Dzień dobry Państwu. Odwiedzamy dzisiaj biuro poselskie pani poseł Małgorzaty Pępek. Biuro znajduje się w Żywcu. Pani poseł, dzień dobry. Czy to już jest pani siódmy rok w parlamencie? Zaczęła się kariera polityczna w samorządzie, może nie polityczna, taka szeroko pojęta społeczna. Jak pani odnajduje się i jakie refleksje wypływają z pani pracy parlamentarnej? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak naprawdę to z samorządem związana byłam od samego początku powstania samorządu. Przeszło 25 lat, cały czas pracowałam w samorządzie i to były najlepsze moje lata. Najlepsze lata były, gdy pracowałam na stanowisku wójta gminy Ślemień, ponieważ ta praca sprawiała mi ogromną satysfakcję. Robiłam to, co lubię i praca w samorządzie jest naprawdę dla mnie, w mojej ocenie i z doświadczenia, które po prostu miałam w czasie tych lat, najlepsza, z tego względu, że robi się coś dla ludzi i efekty są widoczne. Natomiast gdy zostałam posłem, bardzo ciężko mi się było odnaleźć. Bardzo ciężko było mi się na samym początku odnaleźć, ale w chwili obecnej już robię to, co powinnam. Staram się robić to jak najlepiej. Pracuję w dwóch komisjach, w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Nie są to łatwe komisje. Jeszcze teraz rozpoczęłam pracę w trzeciej komisji, w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, bo taka była potrzeba chwili, więc zdeklarowałam się, że będę pracować. No warto jeszcze powiedzieć, że prowadzi pani dwa biura poselskie w Bielsku-Białej i w Żywcu, czyli nie jest to nadmiar obowiązków. I w jaki sposób można pogodzić pracę parlamentarną na rzecz całego społeczeństwa z takimi właśnie doraźnymi nawet często, ale ważnymi dla społeczeństwa sprawami regionalnie? No nie jest to łatwa praca, bo jest to praca bardzo odpowiedzialna, pochłaniająca dużo czasu. Trzeba być niezwykle dyspozycyjnym przede wszystkim. Ja lubię pracować z ludźmi, lubię kontakt z ludźmi, lubię ludziom pomagać, jeżeli mi się to w miarę moich kompetencji udaje. To sprawia mi satysfakcję, jeśli komuś pomogę. Natomiast jest to praca, która musi być dobrze zorganizowana. Ja to potrafię zorganizować. Mam biuro poselskie w Żywcu, które prężnie działa. I biuro w Bielsku. W Bielsku jestem rzadziej z tego względu, że biuro poselskie w Żywcu jest biurem wiodącym i tutaj z całego powiatu, który jest liczny, bo liczy 153 tysiące mieszkańców, przybywa do mnie bardzo dużo mieszkańców do biura, więc muszę wszystkich przyjąć. W Bielsku jest nieco inna specyfika, bo jest tam nas więcej posłów, więc korzystają również z innych biur poselskich mieszkańcy Bielska-Białej i powiatu bielskiego, ale zdarza się, że przyjeżdżają do mnie również mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, powiatu pszczyńskiego. Czyli to jest działanie pani poseł. Natomiast na Żywiecczyźnie kochają panią jako panią Małgosię. A, dziękuję. Osobę ciepłą i będącą zawsze tam, gdzie powinna być, czyli na spotkaniach kół gospodyń wiejskich i na różnych innych okazjonalnych spotkaniach. Co sprawia, że jest pani tak lubianą osobą? A, tego to ja nie wiem, czy jestem lubianą, ale bardzo ja lubię ludzi, lubię współpracować z ludźmi. Z paniami z kół gospodyń wiejskich współpracuję kilkanaście lat albo i dłużej. Spotykamy się na różnych okazjonalnych spotkaniach, ale też chcę coś dla nich zrobić, chociażby symbolicznie nieraz. Koła gospodyń wiejskich to takie skojarzenie, że to osoby w wieku senioralnym, które mają dużo wolnego czasu,
ale mają też chęć działania. Jednym z priorytetów Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, jest właśnie obok szkolnictwa zawodowego, oprócz oczywiście wszechobecnego również żywcu smogu, wiek senioralny. I tutaj dużą troską powinno się otaczać seniorów. Czy w tym zakresie również Pani podejmuje jakieś działania? Niezwykle ważne jest, aby zapewnić seniorom czas, żeby oni mogli sobie zagospodarować swój czas, bo tak naprawdę seniorzy nie mają co takiego na tej emeryturze robić. Jeżeli my nie stworzymy im programów, jeżeli im nie przygotujemy oferty takiej, żeby mogli wyjść z domu, to ciężko im będzie się odnaleźć na tej emeryturze. W tym roku postawiłam sobie za cel, że przynajmniej 2 spotkania takie większe dla seniorów będą zorganizowane, plus do tego projekty w miarę możliwości, które uda się realizować. Poprzez oczywiście stowarzyszenia, bo ja sama jako biuro poselskie to ja tego nie organizuję, ale są osoby, które chętnie ze mną współpracują i później już koordynują dany projekt. Liczy się dobry pomysł. Pani poseł, działalność społeczna to nie tylko uczestnictwo w kołach gospodyń wiejskich, w spotkaniach organizowanych przez miasta i gminy, ale również inna działalność, która, to może Pani o tym opowie. Współpracuję ze strażami. Bardzo to jest owocna współpraca. Ze strażami? Tak. Pożarowymi, tak? Tak, z ochotniczymi jednostkami straży pożarnych w naszym regionie. Ale w gminie Ślemień, gdzie byłam wójtem, jeszcze jestem prezesem gminnym straży. Tam mamy 3 jednostki i tak jestem emocjonalnie związana właśnie z tą gminą i z tymi jednostkami, dlatego że budowałam te budynki. Gdy zostałam wójtem, to wszystkie te budynki były no, taka ruina, więc rozbudowywałam te 3 jednostki, ale teraz mam jeszcze marzenie takie, żeby wyposażyć w samochody nowe, bojowe, więc też będziemy się starać, żeby zakupić samochody, bo najpierw się inwestowało w obiekty, w sprzęt oczywiście taki, który był potrzebny, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, a teraz właśnie będziemy wymieniać stare samochody na nowe i myślę, że musi się to udać w tym roku, przynajmniej jeden samochód. Czyli Pani poseł, samorządowiec i druh, tak? Tak, właśnie bardzo, właściwie to samorządowiec to bym wolała, żeby na pierwszym miejscu. Jakoś bardzo lubię pracę związaną z samorządem. Jakie jeszcze priorytety takie sztandarowe do końca kadencji? O, ja mam dużo pomysłów, ale na razie to może nie będę zdradzać, bo nie chcę zapeszać. Na pewno będzie to kadencja taka, która pokaże dużo inwestycji, w których będziemy również brać udział i pomagać przy finansowaniu, ale kadencja, która też z naszej strony, jako ze strony opozycji jest inna, zupełnie inna, bo to właśnie opcja rządząca powinna się wykazać taką pracą, która będzie widoczna. Bo w tej chwili to jakoś to oceniam miernie. Miernie to oceniam, nie chcę się wypowiadać za bardzo, ale życzyłabym sobie zdecydowanie więcej roboty, a mniej gadania. Czego również i my wszystkim życzymy. Dziękuję bardzo.